Jedno z kluczowych urządzeń diagnostycznych jest tak zwany topoaberometr firmy CSO. To jest akurat, mamy to od naszego producenta laserowego, jest to Schwind Peramis. Jest to połączenie topografii Placido z technologią aberometrii. Jest to bardzo ważne przy korekcji starczowzroczności, gdzie manipulujemy tak zwane aberracje sferyczne i tym urządzeniem możemy mierzyć aktualne sferyczne aberracje całego oka, nie tylko rogówki, ale dokładnie całego oka. Tym urządzeniem możemy też mierzyć jakość widzenia pacjenta i przez to możemy też widzieć, czy jakość pacjenta, widzenia pacjenta jest jeszcze do poprawienia, czy osiągnęła dobre wyniki, dobre wartości. Tutaj możemy na przykład widzieć właśnie, jak pacjent patrzy się na źródło światła i czy to światło jest rozproszone i to w dodatku na przykład możemy symulować, jak pacjent ma źrenicę wielkości 3 mm lub źrenicę na przykład 7 mm, bo to też jest różnica w jakości widzenia. To jest tylko jedna też z możliwych analiz, a tych analiz mamy naprawdę wiele.